Cześć, tutaj Jagoda, za mną jest Rafał, a tutaj idzie Mini. Bestia. Bestia. Witamy Was w kolejnym odcinku naszych vlogów ze Stambułu. Oglądasz kanał Jagoda w podróży. Dzisiaj mam Ci dużo do pokazania. Będziemy w fajnych miejscach, w sumie to już w nich jesteśmy. A gdzie jesteśmy dokładnie, to opowiem za chwilkę. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, jak tutaj wygląda życie, jakie są koszty życia w Stambule, jakie są fajne lokalizacje i na sam koniec przedstawić takie najpopularniejsze skamy, na które radzimy uważać, będąc w Turcji. Dzisiaj nieco wieje, ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Galata Port. Jest tutaj taka piękna panorama i fajne kawiarnie, z których również jest świetny widok. Czasem przypływają takie wielkie statki, które można oglądać właśnie tutaj. Jesteśmy również w miejscu, z którego bardzo dobrze widać część azjatycką, która znajduje się tam. My teraz jesteśmy po części europejskiej Stambułu. Te dwa kontynenty rozdziela Bosfor, który możemy podziwiać za mną. Z tyłu natomiast, mniej więcej tutaj, są Prince Island. Są to cztery takie małe wyspy, do których można popłynąć promem. Bardzo polecam odwiedzić. Te wyspy są przepiękne. Charakteryzują się tym, że nie można tam jeździć samochodem i trzeba chodzić pieszo lub można sobie wynająć rower i rowerem objechać te wyspy. One są dosyć małe, więc nawet jeżeli się idzie pieszo, to fajny spacerek. Restauracje tutaj są w takim fajnym klimacie, są super stylizowane. I szczególnie magicznie tutaj wygląda o zmierzchu, kiedy tutaj wszystko jest fajnie podświetlone i widać takie fajne stateczki również podświetlane. O, zupełnie przypadkiem zauważyłam coś takiego. Wystawa o tematyce małej książy. Jest to jedna z moich ulubionych bajek, więc koniecznie musimy iść zobaczyć tę wystawę. Zobaczcie tylko, jak wygląda ta galeria handlowa. Jej środkowa część jest na świeżym powietrzu. Są tutaj również fajne kawiarnie, które są w środku oraz tam przy porcie. Chodzimy, jakoś nie widzimy tej wystawy o tematyce małego księcia. Chyba przyszliśmy po prostu trochę za późno. No i wystawa już się skończyła. Coś dziwnie, bo akurat dzisiaj jest weekend, ale to zawsze w weekend organizowane są takie fajne rzeczy. Ostatnim razem, jak tutaj byliśmy, była wystawa pluszaków i cała tutaj ta galeria była wypełniona pluszakami. Kupiłam sobie takie okulary dzisiaj w sklepie Vintage. Możecie mi od razu w komentarzach napisać, co o nich sądzicie. Ja myślę, że są dosyć spoko. Jesteśmy w kawiarni, która się nazywa Cafe Dionasi. Zobaczcie tylko, ile to jest pysznych rzeczy. Nasze ulubione chyba są te. W środku są migdały. No i zobaczcie, jaki mamy widoczek piękny. Ostatnio sporo pytań dostaję na temat życia w Turcji, życia w Stambule. Ile ono tutaj kosztuje? Czy łatwo się żyje w Turcji? Jakie są różnice? Jeżeli chodzi o koszty życia w Turcji, w Stambule, to
są one dosyć porównywalne z kosztami życia w Polsce. To znaczy, jedzenie jest tańsze, natomiast mieszkania są droższe. Cena wynajmu zależy również od tego, czy się bierze taką płatność miesięczną, w sensie miesięczny wynajem, czy od razu podpisujemy umowę roczną. Przy umowie rocznej oczywiście wychodzi to trochę taniej, ale należy doliczyć do tego koszty depozytu, koszty pośrednika, bo rzadko kiedy da się wynająć mieszkanie na rok bez pośrednika. My znaleźliśmy nasze mieszkanie na Airbnb i mamy akurat tą możliwość, że możemy w każdej chwili tak naprawdę to mieszkanie wypowiedzieć. Mieszkamy teraz w dzielnicy, która się nazywa Meciliekoj, natomiast mamy w planach zmienić to mieszkanie na coś innego, na coś jednak bliżej, troszeczkę jeszcze bardziej centrum, bliżej właśnie wody, którą uwielbiamy. Koszt wynajęcia mieszkania jest różny, ale zaczyna tak się od $600. My płacimy 750 i jest to za porządku cena, ale jednak chcemy wynająć coś innego, coś jeszcze lepszego, coś nowocześniejszego i ceny za takie fajne mieszkania w fajnej okolicy zaczynają się od $1000. Ale wieje. Z nami wejść niemal w każde miejsce. Czasem w takich galeriach handlowych każą nam ją wziąć na rączki, natomiast zazwyczaj, jak widzicie, nie ma żadnego problemu. Dzielnica, na której teraz jesteśmy, nazywa się Karakoy. I tutaj jest również najpyszniejszy wrap z rybą. Się to nazywa balik wrap, balik znaczy ryba. To miejsce po prostu jest sztosem. Najpyszniejsza ryba właśnie tam. Dotarliśmy. Zobaczcie, jaka jest kolejka. Ciągnie się ona aż tu. Ale jest warto. Naprawdę ta ryba jest taka pyszna. No nic. Stajemy w kolejce. I czas odczekać swoje. To jest po prostu niesamowite, że w takiej malutkiej nawet, gdzie nawet nie można usiąść, bo jest tylko budka, która wydaje te wrapy z rybą, robi się zawsze taka kolejka. A tuż obok, bo tam nie ma totalnie nikogo. Hit. W końcu, po 15 minutach czekania, mamy swój balik wrap. Zobaczymy, czy jest nadal tak samo dobre, jak było. Ale pyszne. Mnóstwo przypraw. Zobaczcie sami. Po turecku. Bardzo dobre. Kciuki! Szybka teleportacja. Jesteśmy teraz na dzielnicy, która się nazywa Arnavutköy. Zobaczcie, jakie są piękne budynki. Kiedyś, w sumie rok temu, tutaj niedaleko mieszkaliśmy, ale stwierdziliśmy, że to jest tak daleko, że jednak musimy mieszkać bliżej centrum, ale jest tutaj po prostu niesamowity klimat. Rafał często powtarza, że tutaj chciałby mieszkać, no ale dla mnie naprawdę to jest dosyć daleko, żeby jeździć do centrum. Ta droga w godzinach szczytu jest po prostu zakorkowana totalnie, a metra tutaj nie ma. Więc lubimy sobie po prostu w weekend tutaj przyjechać i pospacerować po wybrzeżu. Po zmierzchu ta okolica jest tak piękna. No muszę wam to pokazać. No ale podziwiam. Miałam wrażenie, że się topię w tej wodzie. Mm.
dzisiaj po prostu cały dzień spędziliśmy przy wybrzeżu. Teraz jesteśmy w takiej super restauracji, która ma przepiękny widok na Bosfor. Ja wam pokażę. Ale się fajny klimat zrobił, jak teraz już zaszło słońce. I tak wygląda Bosfor wieczorem, Bosfor w nocy. Dzielnica, w której jesteśmy teraz, nazywa się Bebek i słynie z tego, że jest to jedna z bardziej luksusowych dzielnic tutaj w Stambule. Ceny mieszkań zaczynają się od 2000 dolarów, jeżeli chodzi o tą pierwszą linię brzegową. Natomiast tam już trochę dalej, no to myślę, że 1500 już dałoby się znaleźć jakieś mieszkanie. Dajcie znać, czy wolicie Stambuł za dnia, czy jednak w nocy. Tutaj jest most, który łączy Europę z Azją. Cześć, witam Was w kolejnym dniu. Jestem właśnie na dzielnicy, która się nazywa Nishantashi. Jest to jedna z najbardziej uroczych dzielnic Stambułu. Pokażę Wam, jak ona wygląda, a później poopowiadam Wam o najbardziej popularnych skamach w Turcji. Ale miejscówka, zobaczcie to. Połączenie baru mlecznego z barem alkoholowym. Super wystrój, bardzo dobre jedzenie. Jestem w tym lokalu pierwszy raz. Tak naprawdę z przypadku tutaj weszłam. Szukałam jakiegoś miejsca na obiad i tak oto trafiłam tutaj. Miejsce to ma jedzenie bardzo dobre, jedzenie na wagę, więc płacicie za to, ile tak naprawdę zjecie. Ja za swój obiad zapłacę 96 lira, czyli mniej niż 15 zł. To miejsce prawdopodobnie również pamiętacie z mojego poprzedniego vloga, ale akurat byłam w pobliżu, więc usiądę sobie na tą ławkę i poopowiadam Wam o tym, co obiecałam Wam opowiedzieć. Czyli o oszustwach w Stambule i w Turcji. Jak w każdym miejscu, tak również i tutaj w Stambule, jest dużo takich rzeczy, na które warto uważać. Pierwszym ze skamów jest żebranie przez małe dzieci. Tutaj w Turcji jest tego bardzo dużo, co za każdym razem sprawia, że po prostu aż serce mnie boli. Bo dzieci powinny inaczej spędzać dzieciństwo, a nie na ulicy, żebrając o pieniądze. Często widzi też się dzieci, które udają, że jedzą jakieś rzeczy ze śmietnika, mimo że tak naprawdę tych rzeczy nie jedzą. Albo jakieś wymiociny z podłogi, to jest naprawdę straszny widok. Nie dawajcie takim dzieciom pieniędzy. To są dzieci, które albo są kradzione, albo są wysyłane przez swoich rodziców, żeby żebrały na ulicy, a całe pieniądze i tak oddawały komuś innemu. Drugim skamem jest sprzedaż, taka bardzo natarczywa sprzedaż kwiatów przez starsze panie, które podchodzą i dosłownie wpychają ci jakiegoś kwiata do ręki. Chociaż ostatnio również często widzę, że dzieci się tym zajmują. Jak tylko dotkniecie takiego kwiata, to od razu jakby macie obowiązek zapłacić bardzo wygórowaną cenę. A jeżeli tego nie zrobicie, to nagle nie wiadomo skąd przychodzi kilku Turków bądź Arabów i może być problem. Po trzecie, nie dajcie się nabrać, że są jakieś płatne drogi tutaj w centrum Stambułu, bo to jest oszustwo, które często jest wykorzystywane przez taksówkarzy. Mówią, że trzeba było zapłacić za jakieś bramki i doliczają ci opłatę około 200 lira. Innym oszustwem jest to, że podajesz taksówkarzowi banknot powiedzmy 100 lira, a on nagle powiedział, że to jest 10 i wyciąga do ciebie banknot 10 lira i na ciebie krzyczy, że dałeś mu 10, a nie 100, a tak naprawdę w międzyczasie szybko podmienił, no i tym sposobem oszukał cię. Nigdy nie dajcie się nabrać na taksówkarzy, którzy z góry podają Wam jakąś stawkę. Ta stawka na 100% jest dwu-, trzykrotnie nawet zawyżona. Zawsze
zamawiajcie taksówki poprzez aplikację Uber bądź Bitaxi. A jeżeli na takiej aplikacji kierowca napisze do ciebie, że przewiezie cię, ale za kwotę taką i taką, nie zgadza się. To jest oszustwo. Kolejnym skamem jest to, że osoby, które czyszczą buty, nagle upuszczają przed tobą szczotkę i tym samym łapią twoją atencję, bowiem ty jako osoba kulturalna chcesz im powiedzieć, że coś im spadło, więc krzyczysz do nich: a, coś panu spadło, proszę bardzo, podajesz. I tym sposobem mają już swoją uwagę i chcą tobie za darmo wyczyścić buty w ramach podziękowania. Nie da się na to nabrać, nic nie jest za darmo. Oszustwo, które niemal przytrafiło się mojej mamie, kiedy była tutaj w Stambule. Wyglądało tak, że siedziała na ławce, na mnie czekała i poszedł do niej jakiś mężczyzna i chciał jej zrobić zdjęcie, oczywiście jej telefonem. Moja mama na szczęście zorientowała się, że to może być oszustwo i się absolutnie nie zgadzała. Natomiast słyszałam, że sporo było takich osób, co się zgodziły, żeby ktoś im zrobił zdjęcie w jakimś malowniczym miejscu, na przykład takim, w jakim jestem teraz. I co, ma telefon w ręce i tyle go widzieliśmy, więc nie dawajcie swoich telefonów obcym osobom, żeby zrobiły wam fotki. No i to chyba tyle. Jeżeli przypomni mi się jakieś jeszcze oszustwo, to na pewno dam znać w następnym filmiku. A tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo i dziękuję za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!